i kontynuujemy godzika. Kontynuujemy godzika po skończonym reju. No i mam nadzieję, że godzik nie zniszczy mi. Mniejszym tego dobrego nastroju, który dostałem po użyciu zakończenia tamtej jakże świetnej gry. Halo. Wiesz, ja przepraszam bardzo, jest za głośno. Much better. All US and British forces will leave Russia immediately. Or suffer the consequences. It's quite simple. Either we retake the launch facility or we won't recognize the world tomorrow. Ale jak z drugiej strony, jakby nie patrzeć, to my jesteśmy tutaj tymi złymi. Wieprzamy się komuś do kraju. Wieprzamy się w ich sprawy. I co? Oni mają nie być wkurzeni? To jest złe. To jest złe, co robimy. No tak. Te loadingi. Oczywiście za chwilę doświadczymy tak zwanych memory leaków. Because why not? A, pyk. Where's Griggs? No idea, sir. Ha, dobra, czekaj, pamiętam, czy tu nam pieprzą helikopter? Nie, tak? Nie pamiętam. A nie, my skoczyliśmy z paruchronu, dobra. Więc takie buty. Ha, ale nie musiałem nic strzelać, dzięki. No nie, tu nie ma super ulepszonych skoków. Takich wysokich, wiecie, zagroż szkieletów, jak było w Advanced Warfare, jak to było w Black Opsie, w innych dupach, supach. Jak to było w Kreju na przykład, gdzie mogliśmy kupić sobie modzik i pozwalało nam skakać jakieś orangutany, czy inne dezeny. Chyba to jak sobie poszerać przez drzewo. Strzelanie przez drzewo zawsze na tropsie. Panie Ceno, panie zagazowany, chodźmy szybciej odbić tą bombę nuklearną czy cokolwiek. Easy squeezy. Tango is down. I repeat. Tango is down. O, rany, ludziska. O, i nagle się zrobił dzień. Halo. To tak nie działa. Dosłownie przed chwilą było przyjść ciemno jak diabli. Po wejściu tego domu, przejściu tutaj, patrzymy i nagle jest jasno. Odpaliliśmy skrypta. Lala. Głupie krzesło, muszę kupić nowe krzesło, bo to krzesło jest tak beznadziejne. Tak samo beznadziejne jak nasi widzowie, których nie ma. Smutno. Aj, smutno. Pewnie wszyscy czekają na... EA Play. No dzisiaj mówcie mi John Ragbo. Like I say, I am John Ragbo. Dobra, dobra, no. Na tym poziomie trudności to nie ma co się bawić.
O. Ha, kurde, tym razem zrobiłem to. Zabiłem głupiego psiaka. No i ja zginąłem od kul. Jak nie od psiaka, to kul. Gdybym miał jakieś moce tyfoniczne, to byłoby łatwiej. Jakieś unoszenie się, tworzenie własnego pseudoklona. Nie wiem. Jakieś ataki umysłowe. Wydawało mi się, że ktoś tam leci. No i gdzie te halo, halo, gdzie są te skrypty otwierania drzwi? Ukradli mi... O kurde. O kurde. A nie pies. A nie pies. Wszystko te granaty, gdybym ja je miał, za te cudne, wspaniałe granaty. Serce, nogę bym dał, za te cudne granaty, mózg i rękę bym dał. Chyba drzwi są zamknięte. Myślicie, że musimy je otworzyć? No shit. Cześć. Cześć. Siema, panie Grigory. A nie, zapomniałem, że pod V tutaj nie ma latareczki, jak napisałem przed Freju. Tutaj mamy pod V nóż. Ale gdzie jest laterka? Gdzie jest flashlight? Flashlight. Walizka. O, ja nie pamiętam jak... Pamiętam jak robiło strasznie duże wrażenie scena, która będzie, nie wiem, teraz czy za chwilę. Chodzi o moment wystrzelania rakiet. Na bezpieczne miejsce. Let the party begin. Welcome on EA Play. Activision Play. Whatever. Mówisz, jaki ten dom mamy tutaj? Ha. Mamy płot, mamy mury. No co, wbijamy się do Ameryki, mówicie? Do Stanów? Jakoś zadziałało. Ej, nie mogę, niewidzialna ściana dalej jest. Skrypt mi nie pozwala. Witamy w USA. Albo w Kanadzie, jak to woli. O, siema, Machoto. Hej, hi, hello. Nice to see you. O, nie. Jak życie? Jesteś pierwszy, znaczy to jesteś szybszy od Dezena. Nie Demon, nie Arcti, nie Dezen.
Jesteś pierwszy, rozumiesz co? Ja się czuję z tym byciem pierwszym. Pierwszym. Helikoptering coming. Ha. O. 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 Pierwszy? No tak. Tak, jesteś pierwszy. Jak się z tym czujesz? No i się zaczęło. Czuję się głodny. O rany, no to źle. Widzisz? Porzuciłeś jedzenie, porzuciłeś wszystko, co ci trzymało przy życiu, byleby być pierwszym. Cóż, przynajmniej jesteś lepszy od Dezyna i Demona. Się uchylają przed kulami, cwaniaki. Wydawało mi się, że ten fragment był o wiele trudniejszy. O! Chyba wykrakałem. O kurde, nie, przepraszam. O, i od tyłu, jak zawsze. Teraz się kopnąłem, że to remaster. A jest remaster, jest remaster. Czyli wygląda całkiem nieźle. Nawet całkiem dobrze się gra. Gdyby tylko ta optymalizacja została zrobiona tak, jak być powinno. Master całkiem spoko. Gdyby tylko ta optymalizacja była zjadliwa. A ona nie jest zjadliwa. Odpalił się skrypt? Jeszcze się on nie odpalił skrypt. Nie, odpalił się skrypt. Źle. Tutaj już nie ma co się bawić ze snajpą. Zdecydowanie nie ma. No i gdzie są moje samonamierzające granaty? Oddaję. O chuli! Śle. To miało być tak. Mniej więcej. Mniej więcej tak. No tak nie wyszło. Znowu. Mam nadzieję, że tu nie jest nieskończona ilość wrogów. Będziemy się powrogowie pojawiać w nieskończoność, dopóki nie odpalę jakiegoś skrypta. To jest bardzo możliwe. No i gdzie jest muzyka, no? Gdzie jest muzyka? O!
A jednak nie ma ich w nieskończoność. Miło. Panie zagazowany, co teraz? Followuję cię. Albo nie. Jedź sobie sam. Śmigłowce, bombowce! Halo, typu, ja cię zabiję już razy. Co tu się działo? Co tu się stało? Widać, gra AAA, bardzo bogata, bardzo dopracowana, świetna, idealna, fantastyczna, polecam. Takie rzeczy tylko w Call of Duty. No już wiem, dlaczego w Pypeciu nie chcieli odwrócić tych śmigłowców. Skrypty nie pozwalały. Wszystko? To lecimy, lecimy. No, dlaczego my tu w ogóle chodzimy? Dlaczego my tu w ogóle strzelamy? Jaki to ma sens? O jany, z deszczu podwinne. O, nie. Lul. Najlepszy snajper na świecie, najlepszy. Co to kolejny? No przecież ścianego nie przestrzelę niestety. To tak nie działa. Jak to granatów nie ma? Czekaj. O nie! O nie! Uratuję cię. Wybacz, nie uratowałem cię. Nie chciałem, żeby tak to się skończyło. Halo, co z tymi skryptami? Ale przynajmniej oszczędziłeś mu bólu. A właśnie, no w sumie. Nie musiał cierpieć od kłów pieska. Od psiaka. Ale i go nie gryź. Jak się odwrócę, o lala. Ale to było bolesne. Ej. Co ty mi tu robisz? Bo to nie miało tak wyglądać. To zdecydowanie miało tak wyglądać. Z drugiej strony. Zapraszam. Halo, to nie miało tak wyglądać. Miało być eksplozje i wybuchy i wszystko inne, no. Ja po to dookoła przykleiłem. A czyli jednak zgon był. Czyli jednak zgon był. Łódź!
typu. Uważaj, jak strzelać tymi RPG-ami. Bo to można od tego umrzeć. Czy nie ma z niej nieskończonej ilości wielków? Chyba nie ma. Czyste? Tak, gdyby tak. A, czyli jednak są eksplozje. Po prostu C4 nie było wystarczająco wybuchowe. Normalnie bierze na misję 500 damo. No, jak to? No, no, siły specjalne. Specjalne. O, o, o. No. Już alarmy nuklearne. Alarmy nuklearne słyszę w tym tle. To tło mówi mi, za chwilę będą rakiety leciały. Oj, właśnie pamiętam dokładnie ten moment. O Jezus, nie strasznie mi tak. Pamiętam ten moment z wystrzeleniem. To tak zapadło pamięć. Było takie wrażenie wtedy, kiedy Kodzi wychodził. O! Dokładnie. Dwie rakiety, co? No, no. No prawie jak wojna światowa. Prawie jak wojna światowa. Ej, to ładnie wygląda. Tak zniszczy całe wschodnie wybrzeże. A ty jesteś na tyle odważny, żeby sprawdzić ją tezę? I tu cię zawsze nawet... Czy noże także mogą być? A to znaczy nie chodzi już bardziej o odwagę. To o to, czy jesteś szalony, czy nie. Wow, ładny strzał. Ładny strzał. O, o, gian, będzie polecić. O, użyłem. No nie. Bla 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 i kurde muszę. O, patrz. No lul. No lul. Szaszczur typa nie umiera. Tak nie działa. Gościu ma fajną piłę. Piła 10. Już kino. Nie za dużo was.
No i atakuj taką bazę. No, znowu się z... Na miło boskie... Masz się ze mnie oglądać i pokazać, kto nie zobaczy bannego bata... Tak. Właśnie z tego powodu nie oglądałem też tego przecieku. Z tego powodu nie oglądałem wycieku, który się właśnie w sieci pojawił z tym gameplayem Battlefront 2. Wolę wszystko zobaczyć sobie na EA Play. Wolę sobie wszystko ogarnąć na EA Play, nie bawić się w żadne wycieki. Dlatego staram się ograniczyć jakoś ilość wyciekanych informacji do minimum oglądanych. Chcę wszystko zobaczyć, o wszystkim się dowiedzieć z konferencji. Nienawidzę samych wycieków. Nawet tych kontrolowanych. Może nawet przede wszystkim tych kontrolowanych. Otwarta struktura misji, no ładnie. No patrz, dowolna misja. Nie trzeba tu było podchodzić, że gościa i go podsadzić. Wystarczyło z RPG-a pieprznąć. Z innego miejsca wejść. No ładnie. Kontrolowany wyciek. I nie, w ogóle nie lubię kontrolowanych. No to są kontrolowane wycieki, a kontrolowanych wycieków tym bardziej nie lubię. Powinni zostawić jakieś walnięcia, pieprznięcia na zapowiedzi, nie zapowiedzi. No powinien czas. Panie gaz. Na miłość. O, skąd mam wyrzutnie? No ale zobaczymy, zobaczymy jak będzie wyglądało to dzisiejsze EA Play. Prawdę mówiąc, nie mam jakichś wielkich, niewielkich oczekiwań. Nie wiem, co takiego mogłoby nam EA pokazać, coś co by nas zamurowało, coś co... Nie wiem, zaskoczyłoby nas. Na pewno pokażą gry sportowe. Coś co mogą pokazać, że... Battlefronta. Need for Speed Payback. Tyle, no... Już nie ma co pokazywać. No jedno tak, jeszcze DLC do BF-a. Brawo. Ja tam nie chcę nic mówić, nie chcę złorzeczyć, no ale jestem najświęcie przekonany, że EA Play będzie najgorszą konferencją ze wszystkich konferencji z tegorocznego E3. Od ciekawostka, EA Play nie jest zaliczona jako konferencja z E3, to jest osobna impreza. No i tak wszyscy wiedzą, jak to jest zrobione. Co to było? Co to było? Co to było? Co to było? A więc to było to? Bang. Gameplay to od roku jest. No. To w sumie tak. Chyba w 2016, albo nie, 2015. Ale faktycznie, gameplay to jest mimo wszystko nowa inicjatywa, tak nazwijmy. Ilona Tfanowska. O kurde, to jest wyrzut, nie ma. EA Play ile no mam, no... Super. Świetny rypek. O! Javelin. Match beta. No, a zniszczyłem ich mimo, że nie musiałem. Znaczy musiałem. Ale zanim powiedzieli o tym.
No tak, 16 albo 15 było jej play. Nie pamiętam, ale to jest całkiem nowa inicjatywa. Ale no tak. Wy tak gadali o Befilin. O nie, wybuchnie kolejna rakieta. Kolejni panowie z piłami. Nie wiem czemu, ale lubię ten dźwięk pił. Nie wiem. Może dziwny jestem. Ekipa remontowa przyleciała. No i kolejna misja z główki. Jeśli się mylę, jeszcze, że 3-4 misje do końca. Także lada moment będzie koniec. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w ciągu godziny jeszcze jakoś skończymy. Na pewno skończymy to przed EA Play, na 100%. Southwest of your position, less than half a click away. That's where you'll need to upload the abort codes to destroy the missiles in flight. Guys, cover the exit in the security station. Soap Griggs and I will head for launch control. Roger. Come on, what's the bad news? The bad news is we're still trying to get those abort codes. Over. The hell with it. We'll give it our best shot. Out. To ma zamiast zestreamować EA Play? Wiesz co, nie. Właśnie nie. Że powiedzmy nie wiem, pewnie nie wiem czy warto. Bo sobie po co streamować stream? Czy no streamować stream? Po co? A i tak wszyscy będą oglądać oryginalny stream. Chciałoby się komuś oglądać jakiegoś gościem tam typa w tle, który będzie komentował to co widzi? Że pewnie tak, no jak ktoś jest fajny to tak, no ale ja nie jestem fajny, więc raczej by to nie miało zbyt dużej oglądalności. No ale kto wie. No kto wie. No więc, zobaczymy to dzisiejsze EA Play, zobaczymy czy to będzie warte naszego czasu. Oby było, oby, nie wiem, przywalili jakimś szalnym koniem czy czymś. Żeby to miało więcej nogi, bo na razie to no, nie wygląda zbyt dobrze. Nie zapowiada się zbyt dobrze. Microsoft też niespecjalnie. Sony ma kilka lasów w rękach, więc może pokażę ci to. Najbardziej oczekiwane marki God of War, The Last of Us, etc, etc. Co jeszcze mamy? No, Ubisoft, które no... Cóż... Może pokazać Origins, Deathloop 2, Far Cry 5. W sumie jedynie dla gameplay i większej ilości informacji można obejrzeć konfę. Także nie jest tragiczniem. Mamy Nintendo, który no nikogo nie obchodzi. Etc, etc. No i jeszcze Bethesda. Czyli Bethesda, którą najbardziej czekam. Mam nadzieję, że Bethesda pokaże nam coś dobrego, naprawdę dobrego. Bo ostatnio Bethesda naprawdę robi same świetne tytuły. No przynajmniej wydaje. Jak nie patrzeć. No co, mieliśmy Dooma, mieliśmy Wolfensteina, mieliśmy Dishonored, mieliśmy świetnego Preya, TS-y, Fallouty. No Bethesda ma co pokazać. A liczę na to, że Bethesda pokaże przynajmniej nowego Elder Scrolls, Elder Scrolls 6, na którą liczę. Fallouty mnie w ogóle nie interesują. Pewnie pokażą Dooma 2 za... Pewnie jak zapowiedzą. A w sumie coś innego odświeżonego. Będzie Wolfenstein zapewne. I po cichu liczę, że będą zapowiedzą Preya 2. Co jest raczej niemożliwe, tym bardziej, że premiera była ledwo co. Ledwo co. Ale no fajnie jakby pokazali jakieś pojadwójkę, powiedzieli na przykład dziś, że prowadzą pracę, o Jezu, przepraszam, Price. Prowadzą jakieś prace już wstępne nad kontynuacją. Bo po tym co zobaczyłem na końcówce Preya 1, to na 100% będzie kontynuacja, na 1000% będzie kontynuacja. Poniekąd można powiedzieć, że Preya 1 to był, nie wiem, taki prolog do jakiejś większej, głębszej historii. Coś jak Crysis, o. Crysis będzie idealne porównanie. Tak samo jest w przypadku Crysisa 1, jak to było w przypadku Preya, myślę.
podobnie są to pociągnięte. Bethesda. Bethesda. Bethesda można mówić też. Pokażę Fallouta 4 VR. A niech pokazują. Może w końcu będzie się chciało grać tego Fallouta. I mimo wszystko, no, jakoś nie rozwalił. Nie rozwalał. Niech Fallout ma swoje 5 minut. Tutaj nie ma co strzelać z biodra, no halo. Tutaj strzelanie z biodra to jest samobójstwo. U, sowiecka gwiazdyja. Goddammit. O rany, boli, o jest, boli Jezus, granat był tak blisko. Nie za blisko. Boli mnie jedynie to, że Bethesda ma swoją konferencję o 6 rano czasu polskiego. Na pewno to jest lepiej niż początkowa 4 rano. No ale wstawać o 6. No, niby można, niby można, ale. Kurde, no. To normalnie wstaje o 6 rano. Chyba tylko ci, którzy mają do roboty na 6.30. Ja dawno nie miałem do roboty na 6.30, bardzo dawno. Który dzień Bethesda ma? Czekaj, dzisiaj... Dzisiaj 21 jest EA Play, jutro 23 jest Microsoft. Czyli, o tak, w poniedziałek o 6 rano. Następny dzień po Microsoftcie, czyli sama noc po Microsoftcie. Także no poniedziałek 6 rano jest Bethesda, później 19 PC Gaming, kurde. Znowu oni jak się nie lesią czy coś. W poniedziałek 19 PC Gaming Show, 22 Ubisoft, 3 w nocy Sony, później 18 to jest Nintendo. To jest zasadniczo nikogo nie obchodzi. Chyba, że będą Pokémony. To chyba jest w stanie. Nie no, nie być spoko, no ale kurczę, gdy sobie uświadomi, że będzie później musiał przeżyć te ponad 24 godziny na nogach. Żeby obejrzeć wszystkie konferencje na live, na żywo. To troszkę boli. A jak się obudzisz o tej 6, obejrzysz tą konferencję, nie wiem, mniej więcej do 7 czy tam 8, to później będzie chciał dzisiaj spać, żeby być, nie wiem, fizycznie przygotowany na konferencje pozostałe. Ale mimo wszystko, tak jak mówię, to jest lepsze niż ta 4 rano początkowo. Choć sama, sama konferencja jest zapowiedziana na 4 rano. Tak, Bethesda ma o 4 rano czasu polskiego, ale Bethesda postanowiła zrobić taki myk, że nie będą od razu transmitować tej konferencji, a najpierw sobie wszystko ocenzurują i jak już ocenzurują, czyli o 6 rano, wypuszczą konferencję z dwugodzinnym opóźnieniem do sieci. Tak sobie wykombinowali to. Niby okej, bo myślę, że nie będzie wpadek, no ale co oni takiego myślą, że mogą robić, że muszą cenzurować? Wpadki czy coś? Na lekcjach sobie pośpię. A to tak, też można tak na to popatrzeć. A.
Musiałem tu jakiś rzeszyt w konopie. Tak, ja nie lubię tej misji na czas. O kurde, no właśnie. Robią nam presję, że czas mija. A tak naprawdę nie mija, tylko biegnie. I mamy bardzo mało czasu. A to było głupie. Jany. Jak się, ja się zastanawiam, czy pojawi się fragment, gdzie pokaże się Price w nowym kodzie. Co to było? Czekaj, ja nie rozumiem. Ja się zastanawiam, czy pojawi się fragment, gdzie pokaże się Price w nowym kodzie. Jaki to masz? Aha, w sensie chodzi ci, że w Call of Duty World War II będzie jakiś smaczek, że pojawi się Price, co? No raczej nie. Bo jak mnie patrzeć, nowe kody Hammer Games. A Price'a zazwyczaj w swoich produktach umieszczało Infinite World. W poprzednim roku, wydawał Treyarch chyba. Tak, tak? Właśnie Infinite. Tak, bo Infinite Warfare i Infinite World wydawało to? Jezu, nie, już pogubiłem się. Prawdę mówiąc, pogubiłem się. Kto, jak, kto robi co? A chyba Sledgehammer Game zrobił w tym roku. A Sledgehammer Game mimo wszystko jest nowym studiem w kolektku Activision, więc nie sądzę, że mogli sobie na tyle pozwolić. Kurde, no. To jest niepoważne. Gdyby to nie było takie trudne, zachciało mi się najwyższy poziom trudności dawać. Prawie. Umrze Gnata, nie umarł Gnata. No oczywiście, że nie umarł Gnata. Na miłość boską. A ładu. Już my tu utkniemy. Zostawiam ten w twarz. Jolo, jest tu jakaś szczel... No i jest! To jest nie... Naprawdę to jest niepoważne. Co jest? Co? Za godzinę. To jest kolejnie niepoważne. Sakaya's got a loose remaining missiles, keep moving!
Strzelanie z biodra jest tak bezsensowne. Ja? Prawo zaliczone. No, po lewo też. Chyba. Teraz wystarczy jakoś się przedrzeć. To nie jest takie proste. Wszyscy chyba tak. Przydałaby się strzelba. O, a propos. Błagam, niech nikt tu nie wyskoczy, już nie ma jak przejść. Dlaczego tu nie ma quick save'ów? No, miłość boską. Dobra. To co, wy sobie odliczacie od 4 minut? Lol. Ale bez sensu. Guys, we're in position. Open the outer door to launch control. Roger, we're on it. Stand by. Almost there. O, szybko czas mija. Halo. Door's coming online now. 3 minuty mamy. A to nie jest dużo, jakby mogło się wydawać. Oh, you gotta be shitting me. Guys, can't you make it open faster? Negative, sir. But you can try pulling it if it makes you feel better. Cheeky bastard. Jezu, a się te drzwi otwierają jak krew z nosa. To z tego, że za chwilę wybuchną rakiety, no. Już się muszą swoje otworzyć. A może by tak? Dobra, szybko, szybko, 2 minutki mamy, panowie, 2 minutki. Team 3, what's your status? Over. Team 3 in position at the southeast side of the launch control room, standing by. Are you at the far wall, over? Affirmative. Prepare to breach. Soap, plug the explosives, go! Go, go, go! Going in. O, cześć, przepraszam. Czego my tu szukamy? Jakiegoś przyciska? Szukamy zły... O, tu jest jakiś zły przycisk. Uwaga, hakujemy. Tak się hakuj. Uwaga, nie wiem co robię. Jest hakowane. Zahajew.
Ucieka. Dlaczego oni muszą zawsze uciekać? Mówią wielkie przemowy. Fala, ale uciekają jak tu kurzysz. Zawsze, zawsze. Oh. Do kogo ty typu strzelasz? Oddaję. Nie blokuj. No to teraz przynajmniej nie musimy walczyć z presją czasu. Wystarczy sobie powoli, wszystko przejdziemy. Poszczelamy na spokojnie, przed granatami uciekniemy. Nie ma co się spieszyć. Wiesz, wróg nam nie ucieka wcale. Specjalnie dla nas poczeka. Do windy! Get to the window. Get to the window now. Now. Jadę windą sobie. Windą sobie jadę. No, cześć. Ej, nie mówcie, że to jest koniec. O, serio. Już serio będzie koniec? Pamiętam, że pod koniec koda była ucieczka właśnie tym jeepami z całymi ściganie za Hajera, sobie były wybuchy mocne. To przecież będzie tutaj już? No nie mówcie. Sądziłem, że końcówka jest odrobinkę dłuższa. Tak, odrobinkę dłuższa. Ale okej. Okay. Choć swoją drogą już i tak dużo siedzimy. 6 godzin. 6 godzin siedzimy. Primary exfil point has been compromised. Proceed to secondary extraction south of bridge. Enemy presence substantial. It's just too hot, man. But room temperature? Please, a beer should be ice cold. Hello, maybe. Or a glass of water like you drink. And a pint of stout. I'm gonna have to scoot you up before we get back stateside. Yeah, well, even why we're stopping in London first. And I'm buying. Well, at least the world didn't end. Hit it. Ale tym piwku dobrze mówił. Ło! Ej, to jest zupełnie inaczej niż mi się wydaje. Wydawało. Nie, to są moi. Tu są źli, a pamiętajcie. Ci w maskach to zawsze są ci źli. No, sześć mysłów, dzięki zabicy. Dostajesz, znikasz, jak zawsze. Byłoby miło, jakbyś został. Ci w maskach są źli, a ghost? Jaki ghost? Aaa, że gorzy maska, aaa. No ale no tak, w sumie tak. Ci w maskach są źli. Ghost to był bad ass. Czyli był zły. Tato, nie, nie. O kurde, serio takich wybuchów to nie pamiętam. Takich rzeczy to nie, nie pamiętam, nie kojarzę. Jezu, tyle wybuchających ciężarówków. Tyle ci... O Jezu. O Jezu.
O! Mogę tą bazookę? No, a dobra, dobra, dobra. Już strzelam. Nie trafiłem. Czekał. To ten nie trzej, że tak. King. No dobra. Nie udało się. To chyba nie tak powinno działać. O, jest, jest. No cięż, kurde. Stybry nie pozwala mi. O, a mam pani skończone? Skończyłeś? Dostajesz mi coś, miło. Bo jesteśmy już pod sam koniec, szkoda. Szybciej niż się spodziewałem, prawdę mówiąc. Wiecie, ciężko jest trafić w coś. O, uleciał. O nie! O nie! O nie! Wybuchło wszystko. Eksplozje. I teraz z dupy pojawi się Zahajew. O! A tego nie pamiętam. Serio, tego nie pamiętam. Nigdy nie udało mi się strzelić tego jednego. Wiesz co, wydaje mi się, że jego się po prostu w ogóle nie da zniszczyć. Tak pan skrypt mówi. Ale nie, w sumie jak teraz tak myślę, to w sumie faktycznie było... Było coś takiego, że tutaj się broniliśmy. To akurat było. Ale wydaje mi się, że strasznie ulepszyli ten moment... moment... z ucieczką. Na pewno było więcej wybuchów samochodów, tak mi się przynajmniej wydaje. No, to fajnie. Teraz bronić się przed wszystkimi. Sami. Ja. Jakiś włos. No jakby nie patrzeć, kot to jest jeden wielki skrypt. Nie, dajcie mnie wyrzutnie. No i kolejny skrypt. No i kolejny skrypt. Jak tak z skryptami można? O, pan Griggs. Jako jedyny jest ogłuszony. I wyciąga mnie za osłony na otwarty teren. Ej, ty jesteś wrogiem, prawda? I teraz sobie marnuję specjalnie amunicję. Odnoszę wrażenie, że umrze. Gościu, nie bądź jak Menda, idź się schowaj do kaduka. O, mówiłem. Nie, Griggs. It's a traitor. Tu mamy... No patrzcie, a pana Place zostawił. To ten Griggs. W każdej grze jest swego rodzaju Hendrix. Co dziabnęło ten helikopter? A, inny helikopter. To nie był gaz, to był Griggs. Sierżant Griggs umarł. Gaz to był inny typu. Gaz był biały. In the freaking slow-mo. Dziękuję. Dobranoc. Wydawało mi się, że ten fragment był o wiele bardziej dramatyczny. No, cześć, panie kamerze, cześć, Józef.
Pomożesz mi, czy mnie zastrzelisz? A, chyba mi pomógł. Dobry Jusek. Uuu, to jestem ja. Chodźcie. O, cześć demon. Jak się czujesz być trzecim typem na streamie? Trzecim, podkreślam, trzecim. A pierwszym ani drugim nie był Dezen. Hehe, Dezena jeszcze nie ma. Więc jakby nie patrzeć, demon, jesteś już wcześniej przed Dezenem. Jak się z tym czujesz? Głodny jest. No kurde, kolejny głodny. Pytam się pana Machete, jak się czuje z tym, że jest pierwszy. No, głodny jest. Demon trzeci, głodny. Wszyscy są głodni. Ludzie, zjedźcie coś. Ja wiem, że warto na streama przyjść, że on ma najwyższy priorytet, ale no... Zjedźcie coś. Zjedźcie coś. A też pojawiają nas do tajnych laboratoriów, idziemy na Cyborga. Uuu, fajnie. No, i skończyliśmy. Call of Duty Modern Warfare Remastering skończony w ciągu 6 godzin. 6 godzin i 16 minut. I dobre rapsy w tle lecą. Rapsów nie było wcześniej. Takich rapsów na 100% nie było. Takich rapsów na pewno nie było. Halo. Utrzymuję enter, żeby pominąć, ale nie mogę... Co to tak? A. Okej. Okay. Lul, co tu się dzieje? Co się dzieje? To jeszcze nie koniec? A tego nie było. Coś się wycina? Nie wiem. O Jan, a tak, jeszcze misja w samolocie. W samolocie, kurde, zapomniałem w ogóle, że była ta misja. Właśnie ta misja też została masy. Nice, było. Ta misja się nazywa Malchal, coś. Tak sobie pamiętam, że była taka misja. Była taka misja, ale całkowicie o niej zapomniałem. Wycięta misja, no ale. Tak, dziura, ale kurde, ładnie to wygląda. Trzeba przyznać, że no, kodzik no wszystko wygląda ładnie. Mam 10 sekund. Minuta to jest za mało. No bo umarłem. O, sorry, strzeliłem do swojego. Przypadek. Wybacz. No mimo wszystko półtorej minuty to jest za mało. No, w sumie strzelba jest lepsza. Hostile
blisko, że jeszcze minutka. Na spokojnie się to zrobi. No, no, nie można się zatrzymywać. Nie można się zatrzymywać. No! No cięż. Nice. A przecież minuta 40 to jest zdecydowanie za mało. Wow, wow, wow. Jezus, jaki ten reload jest wolny! Tak, zmień się ingrem. Zmień mi cholerną... Oj! Co? Na miłość boską! Na miłość boską! Przecież czegoś się na miłość boską nie da zrobić. Nie na tym poziomie trudności. Nie z tymi towarzyszami, którzy blokują nas. Ki. Dobra. Serio zabiłem to nie zabiłem cywila. O, udało się. Wystarczyło na pałek biec. To jest bomba. Eksplozje, wybuchy. Ale udało się. Wystarczyło na pałę biec. Heartbreakers and Lifetakers, thank you for playing Sumper Fee.
spoko. Gigs, Price, ten... A my jesteśmy ten typ po lewej? Dlaczego wyglądamy tak przeciętnie? A może to nie on? Nie wiem. Dobra, ale teraz oficjalnie... O, oszustwa mi się udało. Jakie to są oszustwa? Halo, pokażcie mi oszustwa. Kod Noir. Ale poczekaj, może do moszczulki, odbitki następne. Serio, to są jakieś kolorki, zmiany? Ale jaja. Rock time. To może ładnie wyglądać. Dobra, tak czy tak, Call of Duty zakończone, super. I o dziwo, nie było takich problemów. Tym razem nie było takich dużych problemów z optymalizacją, to dziwne, bardzo dziwne, ale co zrobić.